Pan Wojciech mówił, że pytał się nas, czy się zmieści. U nas się wszystko mieści. Panie Wojciechu, telewizji Świnoujście. Witamy serdecznie. Witam. Poznań. Stamtąd pan przyjechał na zlot? Tak. Proszę pana, co wam dają tego typu imprezy, że się zjeżdżacie z całego świata w jedno miejsce? W jakim celu? Koledzy z Polski, którzy jeżdżą takim sprzętem, spotykają się po to, żeby pochwalić się tym, co sami zrobili, bo te nasze sprzęty są przez nas robione. Niemcy i inni kupują to w salonach. Czyli rozumiem, że póki co u nas to trzeba złożyć ten pojazd, czyli trójkołowy, samemu gdzieś na przykład w garażu, natomiast Niemcy mają na tyle rozwinięty przemysł motoryzacyjny, że po prostu ten sprzęt można kupić. U nas tak można było, od 2 lat już niestety nie można rejestrować samów. O, a dlaczego to też? Podobno wymogi Unii Europejskiej, natomiast z tego co wiadomo, osobom zainteresowanym można rejestrować w Anglii, podobno w Czechach, nie ma z tym problemu. No u nas jak zwykle zrobili krok do przodu. No właśnie, zawsze coś wymyślą, żeby było tak pod górkę sobie. Panie Wojciechu, utrzymanie tego pojazdu trójkołowego sporo kosztuje w skali roku? Nie, więcej się czyści niż płaci. Chodzi o to głównie, żeby się błyszczał. Tak jest. Gdzie części pan nabywa, albo jak się coś zepsuje, gdzie pan z tym biegnie? Większość części jest typowych od samochodów. Silnik jest od Peugeota, zawieszenie Garbus, Porsche, nie wiem, przednie koło od Yamahy R6, a reszta to własne roboty. Czyli rozumiem, że ogranicza pana, żeby zdobyć taki pojazd, czy wziąć go w ogóle, zrobić samemu, to ogranicza pana tylko i wyłącznie ilość i możliwość zdobycia części. Tak, tak. Tak? Tak. A jak później jest z poruszaniem się po drogach? No, gdzie się jedzie, ludzie się oglądają, jak się człowiek zatrzyma, jest zbiegowisko, nieraz jest problem, żeby dojść do własnego sprzętu. Pan już go do końca tak przyozdobił we wszystko, co powinien mieć, czy jeszcze pan myśli, że jeszcze gdzieś coś można przykręcić? No, brakuje trzeciej dodatkowej rampy stopu, ale lada dzień będzie założona. A z tych takich błyskotek i tych takich dekoracyjnych rzeczy? Nie, podejrzewam, że to już jest wszystko, co chciałem mieć. Aha. Rozumiem, że to jest pana sposób na spędzenie wakacji, na spędzenie urlopu. Tak, tak. Gdzie najdalej pan był swoim trójkołowcem? W ubiegłym roku w Ochtrup, pod granicą belgijsko-holenderską. Też na zlocie trójkołowców. W jakich miesiącach pan jeszcze jeździ, się zapytam, w Poznaniu? W tym roku jeżdżę bardzo mało. No tak się poukładało. W tamtym roku zacząłem sezon w ostatni weekend marca. Zakończyłem 27 grudnia w dniu rocznicy powstania wielkopolskiego. Pojechaliśmy złożyć hołd powstańcom. Była słoneczna pogoda. Panie Wojciechu, koledzy czekają, nie będę pana odrywał od nich, bo macie o czym rozmawiać. Wobec tego przebicia wszystkich trzech opon życzę panu w drodze powrotnej. Nie, dziękuję. Odnalazł się również pan Andrzej z Koszalina. Witamy serdecznie w Świnoujściu, panie Andrzeju. Dziękuję też, witam wszystkich pasjonatów trójkołowców. Właśnie, skąd pomysł na trójkołowiec? No trójkołowiec u mnie się zrodził, jak skończyłem 50 lat. W Koszalinie wcześniej była firma, fabryka, która składała trajki, nazywała się Motorbau, a od 1995 roku jest bardzo znana na świecie firma Revaco, która produkuje bardzo nowoczesne i ładne trójkołowce. Panie Andrzeju, właśnie, to inaczej się prowadzi po trasie, na drodze tego typu motocykl, aniżeli na dwóch kołach? O wiele wygodniej, bo człowiek się pewniej czuje, czuje równowagę, a różnica jest tylko ta, że w aucie jest kierownica okrągła, a tutaj mamy motocyklową. No tak, i jest jeszcze kawałek dachu na wypadek, jakby padało. A to tak, jak pada, to ubieramy tak zwane ubranka przeciwdeszczowe. Rozumiem, że ten motocykl, kiedy pan nie jeździ, to ma swój garaż. Ma swój garaż, bo jakby nie miał garażu, to bardzo szybko rdzewieją części. A właśnie, zapytam również i o części. Gdzie nabywacie? Gdzie robicie przeglądy różnego rodzaju? Bezpośrednio w Polsce są jakieś specjalistyczne warsztaty? Nie ma specjalistycznych warsztatów. Są okręgowe stacje diagnostyczne samochodów i każdy warsztat, okręgowa stacja czy wojewódzka, przeprowadza przeglądy m.in. trójkołowców. Na drogach, nie ma kłopotów z tym. Na drogach, panie Andrzeju, jesteście jako postrzegani jako samochody, czy bardziej jako motocykle? Jako motocykle, bo trójkołowce są rejestrowane jako pojazdy inne samochody, m.in. mój, za szybko tutaj z boku ma taką naklejkę jak samochód, ale większość ze względów oszczędnościowych jest rejestrowana jako
motocykle, pojazdy trójkołowe. Oprócz pana, dziewczynę pan może zabrać zawsze? Mogę i pasażera, pasażerkę jak najbardziej. Aha. Jaką prędkość potrafi pan rozwinąć? Ja rzadko rozwijam 100 km, chociaż więcej ta trajka pociągnie, a jedzie się średnio 80-70 km. Mhm, turystycznie bardzo. Ja jeszcze zapytam się już na koniec naszej rozmowy, bo zlotowicze czekają również na pana, o cenę takiego pojazdu. No, trajki stare, które mają już 10-15 lat, zaczynają się od 20 tysięcy w górę. Na przykład firma Revaco, nowe jak sprzedaje, to najniższa cena jest 30 tysięcy euro do ponad 60 tysięcy euro. Ale to jest, naprawdę są bardzo nowoczesne trójkołowce. Gdzie prowadzi dalej trasa waszego rajdu? Z powrotem na plac do Juzedom. Tam będzie dzisiaj zabawa, zespół country składający się z dwóch pań i dyskoteka. Panie Andrzeju, dziękuję serdecznie. Myślę, że to jest również i forma wypoczynku. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kolejnych zlotach. Dziękuję bardzo panom. A za wasze zdrowie wypiję Jacka Danielsa, ale już na placu zlotowym. Jasne, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do miłego.